Zarząd Solidarnej Polski zajmie dziś stanowisko w sprawie kompromisu wokół unijnego budżetu. To, co wydarzyło się na szczycie w Brukseli, może mocno zachwiać koalicją rządzącą. Minister Zbigniew Ziobro już wcześniej podkreślał, że konkluzje Rady Europejskiej nie chronią Polski przed odebraniem jej unijnych funduszy. Zaraz po szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Komisja Europejska jest związana konkluzjami Rady Europejskiej. Bo do tego się zobowiązała Komisja Europejska, a ona właśnie będzie przecież ewentualnie wykonywała zapisy tego rozporządzenia budżetowego. Portal Czysta Polityka poinformował wczoraj, że Komisja Europejska poprzez oficjalny dokument wyraziła gotowość do wprowadzenia w życie porozumienia wokół unijnego mechanizmu. Nie zamyka to jednak ust politykom europejskim, którzy nowe rozporządzenie o praworządności interpretują jako narzędzie nacisku na Polskę. Dotyczy to choćby Manfreda Webera z Europejskiej Partii Ludowej. Dlatego zdania w sprawie szczytu nie zmienia Solidarna Polska. Jest przeciwnikiem mechanizmu, na który zgodził się premier. Biorąc pod uwagę też naszą mocno propaństwową ustawę, widzimy bardzo duże zagrożenie w tym dokumencie. Każda reforma, która będzie na przykład miała na celu reformę wymiaru sprawiedliwości, będzie oprotestowana najpierw przez naszą opozycję, bo przecież oni chcą status quo, a potem za tym pójdzie cała horda innych osób, które są stowarzyszone w ramach tych dużych grup politycznych. Dziś zarząd Solidarnej Polski ma podsumować unijny szczyt. To wtedy będą zapadały decyzje, co dalej z koalicją rządzącą. O pozostanie Zbigniewa Ziobry w Zjednoczonej Prawicy apelował lider Porozumienia i wicepremier Jarosław Gowin. Alternatywą dla naszego rządu są przedterminowe wybory. A przedterminowe wybory nie byłyby dobre ani dla Polski, ani dla Solidarnej Polski. Premier Mateusz Morawiecki po unijnym szczycie w Brukseli przekonywał, że Polska wciąż ma w ręku narzędzia, po które sięgnie, jeśli Komisja Europejska nie wywiąże się ze złożonych zobowiązań.